Program pięknie łączy ludzi i tak naprawdę pozwala im stworzyć piękną rodzinę. Ostatnio miało miejsce dwa śluby uczestników Rolnik Szuka Żony. Pierwsze z nich, czyli Marta i Paweł, na którym byłaś. No właśnie, jakie emocje ci towarzyszą przy tego typu wydarzeniach? No, ciężko w ogóle powiedzieć, jakie to są emocje, bo mnie zawsze stoi przed oczami ślub Agnieszki i Roberta, bo oni jako pierwsi, ja nie byłam u ani Grzegorza Bardowski, niestety, bo miałam premierę w teatrze i nie mogłam pojechać, a bardzo żałowałam. Zresztą na każdego ślubu, na którym nie mogłam pojechać. I Robert wyciągnął białą różę i te piosenki z Rafała Brzozowskiego tańczyli ten pierwszy taniec. On rozdawał paniom białe róże. To było tak piekielnie wzruszające. I teraz w sumie zdarzyło się podobnie, bo Marta i Paweł też, oni już byli małżeństwem, bo wzięli ślub cywilny, urodził się Adaś, ale to był naprawdę ślub sakramentalny i chrzciny Adasia. Więc no, to było piękne wydarzenie, trzydniowe, w miejscu, gdzie zaczęła się ich miłość, bo tam była ich pierwsza randka, dokładnie pod tym parkanem pełnym róż. Oni się po raz pierwszy zobaczyli, my byliśmy przy tym. Zresztą Państwo zobaczycie to na początku nowej serii, tej dziesiątej. Byliśmy tam sami, tylko oni i nasza ekipa. To było coś pięknego, bo takie miałam poczucie, że tam w Pałacu w Brunowie to wszystko zatoczyło takie koło. To jest kwestia trzech lat, tak? Trzech od randki, a dwóch od... Tak mi się... Dwóch albo trzech. W każdym razie wesele i ślub był przepiękny, wzruszający. Wesele było do rana, potem były poprawiny do rana, no bo to jest jakby ich zajazd, tak? No więc tak. Byliśmy z całą rodziną, z wszystkimi przyjaciółmi, super ognicho, super zabawa. Trzeci dzień już wszyscy się bawili, mimo tego, że się rozjeżdżaliśmy do domu, to dalej od rana tańczyliśmy. Więc no naprawdę spotkałam cudownych ludzi, chyba zyskałam przyjaciół w ogóle, bo już się odwiedzamy, jedziemy razem na wakacje. Więc dobrze nas Marta i Paweł usadzili przy stole. No cudownie, cudowny ślub.